trzymać z niecierpliwości, bo napracowałam się gigantycznie. Ciekawe plastycznie. Wewnątrz mamy na przykład w błękicie mamy reprodukcję rękopisu księdza. Bardzo ładnie pisze, to tak raz jeszcze dodatkowa pochwała za kaligrafię. Poza tym są książki, które mogłyby służyć jako przedmioty na prezent, jakaś ostatnia deska ratunku, jeśli ktoś się zraża do domu. Kogoś zatrzymać, jeżeli go zgiełk tego świata, blicht tego świata przyciąga. Widać gigantyczną dysproporcję między ranką laurową, bo o tym też trzeba powiedzieć, że tutaj te wstępy, posłowia piszą wielcy ludzie, szanowani przez wielu. Na pewno nigdy nie przez wszystkich, ale to jest chyba normalne i pewnie tak powinno być. Ktoś ma wyraziste przekonania i wielki dorobek, to nie każdy go podziwia. Wśród autorów jest śledzę od początku lat 90. również poeta, to jest ksiądz Sochoń, ksiądz Jan Sochoń. I tutaj, kiedy robiłam, już będzie zupełnie nieoficjalnie i kuluarowo, robiłam dla Państwa do wglądu zbiór materiałów, przede wszystkim wydrukowanych z bardzo dobrej, chociaż nie doprowadzonej do ostatnich lat, strony autorskiej, dostępnej w internecie przez serwis Opoka, dołączyłam jeszcze posłowie do jednej z tych książek napisane przez księdza Sochonia, Do tych źrenic. Mało tego, gdyby podejść poważnie do tego,
15 książek poetyckich. Niemniej to nie daje pełnego obrazu, bo te książki są gatunkowo bardzo rozmaite. Bywa coś, co przede wszystkim byśmy jako przeciętni prozaiści klasyfikowali jako podróżopisarstwo, przeplatane nielicznymi wierszami. Więc to nie zawsze jest tak, że te 17 książek to są kolejne tomy nowości. Ciekawym pomysłem jest grupowanie wierszy z określonych lat, ale to nie jest jedyny pomysł edytorski. Innym pomysłem są serie tematyczne i one by też miały ten mocny wymiar duszpasterski, o czym wspominali duchowni komentujący tę twórczość. Ksiądz tutaj już wspomniany Andrzej Szostek, etyk, uważał, że ta poezja jest przede wszystkim pomocna dla zwykłych czytelników poszukujących refleksji nad wiarą. Więc te serie tematyczne, wiersze o rodzinie, wiersze o miłości. Jak ja pierwszy raz zobaczyłam wiersze o miłości, to sobie myślę, pewnie jakaś antologia. Okazuje się, że nie, że to są wiersze napisane przez księdza, a nie wybuch. To jest ogromny dorobek, bardzo zróżnicowany. Przede wszystkim z polonistycznego obowiązku muszę powiedzieć, jaka jest poetyka, jaka jest forma tych wierszy. Wbrew temu, co ogólnie twierdził Czesław Miłosz, że jeżeli ktoś jest przywiązany do tradycji, to pewnie będzie pisał wiersze rytmiczne, metryczne, w systemach numerycznych, tak zwanych wersyfikacyjnych. Tutaj nie. Tutaj tak ja to śledziłam, a śledziłam też i zbiór poezji bardzo solidny z każdą sekundą bliżej domu z 2001 roku. To jest zbiór taki obejmujący całość. Oczywiście to nieuchronnie kilkanaście lat nowości mamy, ale daje to pewien obraz całości. Powiedziałabym, że dominuje czwarty system wersyfikacyjny, tak zwany wiersz Różewicza. To jest wiersz emocyjny, czyli jest jak gdyby ekwiwalentem innej linijki, dzięki włożonej w nią emocji i dzięki obrazowaniu. Z czasem powiedziałabym, że widzę też elementy pierwsze zdania będą, może to wygląda, że to gdyby bardzo kiedy ksiądz Jan Sochoń, piszący i poezję, i eseje, ale związany instytucjonalnie ze strukturami filozofii chrześcijańskiej, akademickimi, a nie polonistycznymi, kiedy o tym pisze, wychodzi od poezji kapłańskiej. To jest podobno, jak twierdzą wybitni znawcy, na przykład Krzysztof Dybciak, fenomen polskiej literatury. Niemniej zdarzyło się naszym teoretykom literatury wrocławskim zaprosić badaczkę ze Słowacji, ja już nie pomnę nazwiska, i ona opowiadała o litanijnej poezji słowackiej. Okazuje się, że tam też religijne wiersze księża pisują. Niemniej u nas na pewno tych księży piszących jest dużo. Poza tym nikt nie ma księdza piszącego poety papieża. Więc jeśli w jakąś konfigurację autorów historycznie, ze względu na genezę, ze względu na tematykę, na tło społeczne, wpisywać poezję księdza i księdza, to naturalnie wpisuje się w to taki kontekst, a jak to się ma do poezji najbardziej spopularyzowanej księdza Jana Twardowskiego, a jak to się ma do poezji najbardziej znanego w świecie polskiego duchownego Jana Pawła II, świętego już dzisiaj, studiując polonistykę krakowską, wiersze i dramaty, a później przecież to kontynuował aż po tryptyk rzymski. Jak to się ma do poezji kapłańskiej tworzonej na emigracji, taką pierwszą antologię na początku lat 70. Słowa na pustyni ułożył sędziwy już dzisiaj ksiądz, emigrant Bonifacy Miązek. Jak to się ma do licznych wierszy publikowanych przez księży w kraju, także dziś. Tutaj ksiądz, co ja zaznaczyłam, jeśli ktoś będzie sobie chciał cytować, fotografować, to oczywiście zachęcam, pisze w ten sposób.
sposób, to jest zakładka żółta, pisze w ten sposób, że bliżej Szymikowi, do twórczości księdza Janusza Pasierba, Karola Wojtyły, niż księdza Jana Twardowskiego. Dlaczego? U księdza Szymika jest wątpienie, jest niepewność, jest wieloznaczność. Raczej zagęszcza znaczenia, jak pisze ksiądz Sochoń, niż stara się aforystycznie i franciszkańsko rozwiązywać sprawy, upraszczać. Jest to poezja czytelna, komunikatywna. Pani Barbara Baborowska, jurorka, która zainicjowała nagrodzenie księdza, mówiła często o tym, że poeci bliscy polonistom bywają niezrozumiali, bywają nieczytelni. Jak Państwo dostali, ci, którzy dostali zaproszenia na piśmie, na papierze, mają tam okazję przeczytać, założeniem jest, żeby był jeden zwykły czytelnik. Są oczywiście ludzie piszący, a pani Barbara tutaj zapewnia ten pluralizm i jest głosem czytelniczym. Nie jest to poezja niezrozumiała, absolutnie nie. Tutaj mamy kondensację doświadczeń egzystencjalnych zwykłych ludzi z całą goryczą, z tymi najtrudniejszymi próbami w szpitalach, z tym jakimiś rozumienie świata. Tu jest pochylenie się przed majestatem. Osobno narysował Jakam, ale tutaj nie bardzo majestatem, bo ja go tylko nieczytelnie przerysowałam. I u szczytu tego rysunku, tego kraju, właściwie tam wyjeżdżało, u szczytu jest tajemnica, a na dole tam nie jest dom wieczny. To, że z każdą sekundą jestem bliżej domu, religijne, to memento mori, konfrontacja z doświadczeniami granicznymi, to wszystko istnieje. Jest świadomość grzeszności człowieka, żadnego klajstrowania, lukrowania, nic z tych rzeczy. Poezja jest bardzo zróżnicowana. Są to tomy, które bardziej polonistę wyciągają. Są takie, które zakupują poprawki, są to pusty. Bardzo optymistyczne. Czytanie w takim przekonaniu, że mamy tutaj wspólne do Boga, pragnienie doskonalenia się, pragnienie znoszenia się. Myślałam, gdyby w naszym gronie było więcej ludzi związanych z światem ekonomii, biznesu, może to trzeba czytać, ale jednak, bo przecież też czytamy do kamery. Wystąpienie Jana Pawła II z 1983 roku na spotkaniu z ludźmi sztuki i nauki. I tutaj padają te słowa, że trzeba zwracać uwagę na to, co przewyższa, cytuję, sferę samej użyteczności. Dopiero w ten sposób człowiek jest w stanie spojrzeć na samego siebie. To przewyższanie sfery użyteczności. To jest myśl, która się będzie przez te refleksje o związkach teologii i literatury przebijać. Literatura pomaga zrozumieć człowieka głębiej, a jeśli zrozumieć człowieka głębiej, to też z tym otwarciem na transcendencję, z pragnieniem wieczności.
sobie zaznaczyłam i już przepisałam z kolei z myśli kardynała kiedyś Ratzingera, które to myśli ksiądz poeta przybliżał. Sztuka jest czymś elementarnym. Sam rozum w tej postaci, która przejawia się w nauce, nie może stanowić pełnej odpowiedzi człowieka na rzeczywistość. To mam nadzieję, że ludzie, którzy nie przyjechali, może to obejrzą w internecie i to usłyszą. Sam rozum nie może stanowić pełnej odpowiedzi człowieka na rzeczywistość. Tego wszystkiego nie może oddać, co człowiek może, chce i musi mieć. Myślę, że to Bóg tchnął sztukę w ludzkie dusze. Sztuka obok nauki to jest to, co przede wszystkim podkreślałabym tutaj. Sztuka obok nauki jest najwyższym darem, jaki człowiek otrzymał od Boga. To zaskoczenie wielkością, tą ilością, tą produktywnością prac na wszelkich polach księdza. To robi kolosalne wrażenie. Będą Państwo mieli się okazję z tym po prostu wydrukiem ze strony domowej, nazwanej autorską, przekonać. Natomiast niestety lista publikacji licząca sobie 150 lat przekraczała granice mojej wyobraźni. Żeby służyć najważniejszej właściwie sprawie zbawienia człowieka, podtrzymania kontaktu między współczesnym człowiekiem a Chrystusem. Ksiądz jest zaliczany, czy był zaliczany do bardzo tolerancyjnych, ja tutaj mam, może to zacytuję, ze wstępu do książki Akropol Słowny, pochwały, jakimi obsypywał na początku XXI wieku księdza nasz ówczesny dyrektor Instytutu Jan Miodek, wielka sława. Tolerancja, jak skromność, jak naturalność. To jak tylko ksiądz przyjechał, tutaj mogliśmy się o tej naturalności przekonać. Oczywiście osobowość księdza też wpływa na taką dobrą recepcję jego twórczości. Zarazem jest to świadczenie o Bogu i jest to powiedzenie tego, co dopowiada, precyzuje, dzisiaj byśmy powiedzieli niesłychanie odważnie, ksiądz Sochoń, to już są słowa księdza Sochonia. Poezja jest sobą tylko o tyle, o ile można mówić o istnieniu w określonym czasie wspólnych przekonań etycznych i teologicznych. Bez tego aksjologicznego systemu odwołań w literaturze mamy niejako próżnię. Chwalił księdza za to, że pozwala uniknąć chaosu. Z obowiązku polonistycznego bym właśnie jeszcze powiedziała trochę o tym stanie badań, bo szczegółowo mogą Państwo zobaczyć tutaj, ale trzeciej tematycznej, tam o godzinie, o miłości, pierwsze przeciwnicowi, do kolejnych ciągów. Tego typu ujęcia właściwe są w wydawaniu twórczości autorów uznanych, właściwie już klasyków.
autorów bardzo, bardzo wybitnych. Więc tutaj no, miejmy świadomość, że właściwie wchodzimy w obszar czegoś, co jest pewnikiem, jest twórczością bardzo wysokiej rangi i rezonuje właśnie z tym, czego oczekuje tak zwany zwykły czytelnik, czyli pani doktor historyczna. Tak do końca nie jestem przekonana, czy to jest zwykły czytelnik, ale zarazem ojcem bardzo dobrego poety, ja tego nie do tej nagrody, to ciągle czeka, Szymon Dobuchowski. To się na jednym oddechu wymienia dobrych poetów. Utrzymana w tym czwartym systemie wersyfikacyjnym, emocyjna poezja naszego dzisiejszego laureata, jest taka właśnie różewiczowska, taka nowoczesna. Natomiast poezja Wojciecha w 1965 roku, nasz laureat z 1953. Poezja tego dużo młodszego poety już gdzieś wraca do takich rytmicznych, wystukiwanych, muzycznych form. Jest czasem wręcz taneczna, więc forma zupełnie inna. Natomiast